czwartek 28 listopada miało miejsce oficjalne otwarcie nowej bazy Cieszyńskiego Pogotowia Ratunkowego. W programie uroczystości nie zabrakło gratulacji ze strony zaproszonych gości. Informacji na temat inwestycji przedstawiono etapy jej realizacji oraz historię Cieszyńskiego Pogotowia Ratunkowego. Po symbolicznym przecięciu wstęgi i poświęceniu obiektu przyszedł czas na zwiedzanie. Otwarcie nowej bazy Cieszyńskiego Pogotowia Ratunkowego. Doczekaliście się, wielki dzień dzisiaj. Tak, to wiele, wiele lat marzeń, oczekiwań, ale też i przyspieszenie spowodowane pandemią. Pandemia nam pokazała, że pogotowie ratunkowe, jeżeli ma realizować oczekiwania społeczne, one były bardzo duże, to musi mieć odpowiednią bazę, zaplecze, miejsce, przestrzeń, izolatki, dezynfekcję, to wszystko musi być sprawnie zorganizowane. Jak wyglądały te prace? Na co zwracaliście uwagę? Jakie tu są pomieszczenia? Jeszcze jakby raz dyrektor nam mógł tutaj powiedzieć. To tak, jak wspomniałem, COVID narzucił pewne myślenie, nowe, inne myślenie. Dokładnie powiedział, co powinno być. I była to właściwie realizacja tych pewnych braków, które pojawiły się w roku 2020. Więc mamy tutaj bardzo ładne dyżurki dla ratowników medycznych, mamy dyżurkę dla lekarza, mamy taką izolatkę, jeżeli po ewentualnym podejrzeniu zakażenia pracownicy musieliby zostać, nie chcieli brać do domu, to również taką izolatkę mamy. Mamy salę konferencyjną. Salę konferencyjną, ponieważ już w tej chwili prowadzimy szkolenia, natomiast zapowiadana przez lata ustawa o obronie cywilnej na pewno wymusi dalsze szkolenia. No i chcielibyśmy wejść w to szkolenia na rynku powiatu cieszyńskiego. Natomiast piętro niżej mamy garaże, w których mieszczą się coraz większe karetki pogotowia ratunkowego. Mamy chłodnie na odpady medyczne. Tak jako ciekawostkę powiem, zajmujemy się zbiórką odpadów medycznych z całego powiatu. Mamy około 170 umów z producentami i tutaj będą przechowywane, żeby potem dalej je przewieźć do spalarni, tak jak to jest teraz zrobione. No i mamy tam oczywiście zaplecze dezynfekcyjne, tak, że w razie czego pracownik może się spokojnie przebrać i jest to połączone ze starym budynkiem, no, na którym czuwał konserwator zabytków, co niewątpliwie utrudniało zadanie, ale współpraca naprawdę była bardzo pozytywna. Nie mogę powiedzieć, że miałem problemy z kimś. Wszelkie sprawy się udało dogadywać. No, przy okazji tej budowy udało nam się również wymienić elewację na budynku istniejącym, wymienić dach na budynku istniejącym. Także dzisiaj mamy taki kompleks, który na pewno przez 30 lat będzie nowoczesny. No taki kompleks to też spore nakłady finansowe. No właśnie, ile to wszystko kosztowało? Tak, no pierwotny zamysł był taki, że będzie to kosztować około 8 milionów złotych. Zaczęliśmy szukać, no że tak powiem, te instytucje, które by to pomogły sfinansować, bo oczywiście mieliśmy środki własne, dokumentacje za swoje pieniądze. No powiat też, że tak powiem, miałby problem jako nasz organ tworzący. Tutaj zwróciliśmy się do Sejmiku Województwa Śląskiego, argumentując tym, że pogotowie cieszyńskie bardzo często obsługuje też pacjentów spoza powiatu. No wiadomo, że Brenna, Wisła, Istebna, Ustroń to jest potężne zaplecze turystyczne, wczasowe, sanatoryjne, gdzie bardzo często nasze karetki pomagają mieszkańcom. Bardzo szczegółowe wyliczenia, jaki procent tych pacjentów jest spoza powiatu cieszyńskiego, to przedstawiałem na sesji sejmiku. Spotkało się to z uznaniem radnych i marszałek i radni postanowili też wzmocnić tą inwestycję. Także taka deklaracja była, 4 miliony ze strony starostwa, 4 marszałka. I zmieściliśmy się w tych środkach, nawet poniżej tych zakładanych troszeczkę. I jak wspomniałem, zrobiliśmy również tą starą część. Także inwestycja jak na, myślę, te warunki jest relatywnie inwestycją tanią, no niezbyt drogą, bo standard jest bardzo ładny, pomieszczeń jest sporo i my zmieściliśmy się w tych kwotach, któreśmy zakładali. Jeszcze nawet są pewne, że tak powiem, oszczędności. Tutaj jeszcze zwróćmy na to uwagę. My znajdujemy się w teraz całkiem nowej, dobudowanej części. Została ta stara, a to wszystko, co tutaj dzisiaj otwieracie, to nowe. Tego nie było.
Tak, tutaj w tym miejscu, gdzie stoimy, no były takie garaże z lat 50., które oczywiście musiały być wyburzone, żeby na tym miejscu wybudować to, co jest. I na miejscu tych garaży powstały garaże, jak wspomniałem, większe. Natomiast tutaj jest zupełnie nowa część, której nie było, jedna kondygnacja wyżej i też, co ważna rzecz, jest usunięcie bary niepełnosprawnych, tutaj jest specjalny wjazd do osób niepełnosprawnych, będzie możliwość, żeby te osoby parkowały na parkingu i potem poprzez taki przyschodowy dźwig były transportowane tutaj. No dzisiaj też nie zabraknie troszkę historii. Tutaj pan dyrektor wspomniał w rozmowie wcześniej. No właśnie, jak to jest? Cieszyńskie Pogotowie się rozwija. Wy macie coraz więcej też tych stacji, bo o tym pan wspomniał. Tak, to jest taka ciekawostka, że w roku 2000 ówczesny kierownik pomocy doraźnej, pan dr Wojciech Barachaczek, zwrócił się do ówczesnego dyrektora ZOZ-u, tak jak to składa Jana Kawuloka, o wydzielenie tego pogotowia i ten proces nastąpił. Uzyskaliśmy zgodę Rady Powiatu, żeby powstało pogotowie cieszyńskie jako jednostka samodzielna. Oczywiście szpital i ZOZ został jednostką no, w tym starym miejscu. I wtedy w dniu wydzielenia, to był rok 2001, 1 stycznia, pogotowie realizowały swoje świadczenia w trzech miejscach. To był Cieszyn, Wisła i Skoczów. Już bardzo szybko nastąpił rozwój, bo w roku 2003 powstała nowa stacja w Zebrzydowicach, w 2004 w Istebnej. Czyli w ciągu tych trzech lat no, przybyły dwa nowe miejsca stacjonowania karetek. Potem kształciliśmy personel, ratowników, i w 2014 roku udało się uruchomić kolejną stację w Strumieniu. To oczywiście oczekiwania społeczności Chybia i Strumienia tutaj były od wielu lat. I kolejne 10 lat przerwy, to już pani redaktor pamięta, w październiku też kolejny taki etap rozwoju. Uruchomiliśmy stację pogotowia w Ustroniu. Na dzień dzisiejszy mamy 8 zespołów ratownictwa medycznego, stacjonujący w 7 miejscach, bo w Cieszynie są dwie karetki, a w pozostałych miejscach, czyli Ustroń, Wisła i Stebna, Skoczów, Zebrzydowice i Strumień po jednej. Ta opieka jest realizowana, bym powiedział, w sposób dobry. Są też, no, dosyć często wpływają nas pochwały, co jest niezwykle miłe. No, mam nadzieję, że teraz ten poprawa warunków pracy ratowników medycznych jeszcze wpłynie na poprawę też jakości pracy. No i też bardzo dużo sobie obiecuję pod tym elemencie szkoleniowym, że ta sala konferencyjna będzie wykorzystywana, że pojawią się jakieś możliwości też finansowania tych szkoleń. Jeżeli dzisiaj chyba instytucjonalnie to ratownictwo medyczne jest na takim bardzo wysokim, oczekiwanym poziomie, to w tej chwili, jeżeli są jakieś rezerwy, to są rezerwy w szkoleniu społeczeństwa. I w tym kierunku należy pójść i oczywiście będziemy robić, żeby w tym kierunku iść. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego X.pl Marta Szymik.